Mówisz, Jacek Sobala, witam w szybkich mediach. Jest wtorek, 29 sierpnia, 21:17, jest u mnie 20 stopni za oknem. ...507, 964, 253, 507, 964, 253. Klimat zawsze był przeciwko nam, no. I jest w dalszym ciągu, ale z tego, co ja rozumiem, to oni zapowiadają, że te upały się mają skończyć od jutra. Za to będzie padało codziennie, tak do poniedziałku. Ma padać codziennie. No i zobaczymy, pożyjemy. Proszę szanownych państwa. Państwo wiedzą, oni poszli na rękę. To trzeba zlikwidować. Już nie nadają tego resetu w poniedziałki, bo narzekałem. Teraz jest we wtorki, o, teraz też leci. No ale co zrobić, no. To jest środa. A my w środę będziemy, tak jak powiedział Hoffman w Tutsi, będziemy takim ponętnym, seksownym pomidorem i takim skopiemy tyłki tą sałatką z ogórków, że zobaczą. Bo jutro rano w kioskach pojawi się nowy numer tygodnika. I w tym numerze Państwu szczególnie polecamy tekst, no jak żeby inaczej, okładkowy. Anodina tuszowała Smoleńsk, teraz pomoże mordować Ukraińców. Gdyby Telekino miało gdzieś tę okładkę, to bardzo bym uprzejmie prosił. No będzie też o tym w tygodniku, jak Cerkiew idzie na wybory w Polsce. O właśnie, tak wygląda okładka. Będzie też o tym, jak Cerkiew idzie na wybory w Polsce oraz rozmowa z prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Ale po kolei. Temat numeru. Anodina Tuszowa-Smoleńsk pomoże mordować Ukraińców. Jej wersję powtórzył rząd Tuska. Tatiana Anodina była szefową Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego MAK, odpowiedzialna za kłamliwy rosyjski raport smoleński, zmieniła niedawno pracę. Będzie doradzać Borisowi Aloszynowi, dygnitarzowi objętemu sankcjami unijnymi za produkcję wojskowych dronów, które są wykorzystywane przez rosyjskie wojsko w agresji przeciwko Ukrainie. O tym pisze właśnie Grzegorz Wierzchołowski. A poza tym w tygodniku atak na sąd, który zdecyduje o ważności wyborów. Jesteśmy przygotowani. Reinders uderzył w Reindersa. Dlaczego unijny komisarz zaatakował polski sąd, który ma orzekać o ważności jesiennych wyborów? Czy to wspólna akcja z działaczami justicji? Skąd tak ogromna polaryzacja, wręcz wrogość wśród sędziów? Czy procedura rozpoznawania protestów wyborczych może być zakłócona? Między innymi o tym Grzegorz Broński rozmawiał z sędzią doktor habilitowaną Joanną Lemańską, prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Cerkiew idzie na wybory w Polsce, polityczne układanki prawosławnych. Choć rosyjska inwazja na Ukrainę skłoniła niektórych prawosławnych do refleksji nad tym, czym tak naprawdę jest Rosja, to do całkowitego zerwania z promoskiewskim kierunkiem polskiej cerkwi jeszcze daleko. Kandydaci prawosławnej społeczności agitują nawet w cerkwiach i nadal za szczególny autorytet uważają metropolitę Sawę, związanego z mocą zwierzchnika polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. O tym w tekście Huberta Kowalskiego. Atakowali Jana Pawła II, w nagrodę dostali wysokie miejsca na listach opozycji. Nie chcą pamiętać o tej kampanii. Opozycja chce, by Polacy zapomnieli przed wyborami, jak brutalnie atakowała Jana Pawła II na podstawie pełnych przekłamań skompromitowanych dziś publikacji, tylko że tym swoim przedstawicielom, którzy atakowali polskiego papieża najostrzej, domagając się zmian nazw ulic czy odbierania szkołom imienia Jana Pawła II, przyznała wysokie miejsca na swoich listach, w tym wiele jedynek, i nikt nie może mieć wątpliwości, że po ewentualnym przejęciu władzy zabraliby się oni do eliminowania dziedzictwa Jana Pawła II ze zdwojoną siłą, bo uważają je za najgorszą przeszkodę do zniszczenia Polski opartej na historycznym dziedzictwie i tradycyjnych wartościach. Sami wielokrotnie o tym mówili, pisze Piotr Lisiewicz. Bandyta zabił bandytę. Kto zabije Putina, to analiza pana profesora Piotra Grochmalskiego w obszernym wywiadzie, który ukazał się w sieci przed marszem na Moskwę. Prigorzyn stwierdził, że stan na wschodniej Ukrainie 24 lutego 2022 roku niczym nie różnił się od sytuacji z poprzednich 8 lat działań wojennych. Oskarżył kierownictwo rosyjskiej armii o rozpoczęcie inwazji na pełną skalę w celu realizacji własnych ambicji i autopromocji Szojgu, któremu marzyły się wyższa ranga i nowe odznaczenia. Twierdził, iż rosyjscy oligarchowie wsparli inwazję, bo liczyli na ogromne zyski.
Tym samym Prigorzyn zmasakrował całą propagandową narrację Kremla dotyczącą przyczyn agresji. Car zdrady nie wybacza, pisze pan profesor Piotr Gochmalski. Poza tym w tygodniku jest też tekst Maćka Kożuszka o Trumpie i jego kłopotach, jakie przeżywa w Stanach. O rocznicy Wagnera pisze Tomek Łysiak, a Jacek Liziniewicz pisze o tym, jak kiedyś się walczyło z Legionellą. Proszę państwa, z całego serca polecam państwu najnowszy numer tygodnika Gazeta Polska. No dobrze, ja już się nagadałem, to może teraz trochę pan premier by coś powiedział. Telechino, czy wy tam macie w tym bałaganie taki filmik, który świeży filmik, który nagrał premier. Będziecie szukać, dobrze. Premier podczas dzisiejszej transmisji live na Facebooku odniósł się do wczorajszych wypowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej. Omawialiśmy to wczoraj, ja to wszystko mówiłem. Podczas kampusu w Olsztynie polityczny duet tych naczelnych śledczych, czyli posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński, na pewno państwo kojarzą, bo to przekonywali, że PiS realizuje od wielu lat plan likwidacji lotniska Chopina w Warszawie. Podkreślali, że to się odbywa bez konsultacji z samorządem stolicy, z mieszkańcami miasta. Według posłów Jońskiego i Szczerby grunty lotniska Chopina lada dzień mają zostać przekazane do CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego. To mówię głównie ze względu na to, że może nas oglądać pani poseł Marta Wcisło. To nie jest wszystko jedno, czy to jest PCK, czy CPK. No tak na wszelki wypadek swoją. Potem powołają spółkę celową i te grunty do niej trafią. Tak mówił wczoraj Joński. Premier odpowiedział, mówiąc o lotnisku, o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, pewni posłowie z PO usiłowali znowu strzelić w nas, ale strzelili tak naprawdę swój własny obóz. Szanowni państwo, nie dajcie się nabrać. Ich ostatni fake news jest taki, że Okęcie zostanie wyprzedane. To jest ważny fake news, ponieważ mniej więcej to wygląda tak jak w Radiu Erewań. Starsi pamiętają. Nie Okęcie, tylko LOT i nie teraz, tylko za czasów Platformy Obywatelskiej. To było chyba w 2013 roku, kiedy Donald Tusk zadecydował o tym. I przypomnijcie sobie wówczas dialogi, które Donald Tusk z innymi przeprowadzał. Przypomnijcie sobie komunikaty prasowe. Ewidentnie mówił, że to jest jedyna szansa. Tymczasem co? W ubiegłym roku polski LOT mimo perturbacji po koronawirusie miał 113 milionów zysku i ponad 8 miliardów złotych przychodu. Nie rezygnujemy z budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo to jest wielki impuls do dalszego rozwoju Polski, ale te rzucane kłody pod nogi, te kłamstwa, te manipulacje. Zobaczcie, jak teraz próbowali nam przypiąć swoje własne grzechy. Nie robią na nas wrażenia. A grunty Okęcia, uwaga, zostaną wniesione do państwowej spółki z ustawowym zakazem prywatyzacji. Trochę trzeba się interesować tym, co się dzieje wokół nas, a nie wyssać sobie z palca pewną opowieść, która nie tylko trafia kulą w płot, ale tak naprawdę trafiła kulą w namiot Platformy Obywatelskiej, tak powiedział premier. Ja już mówiłem o tym wczoraj, że pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Horała w TVP Info zlikwidować od razu zdementował te rewelacje posłów Szczerby i Jońskiego i powiedział, że nie można prywatyzować, sprzedawać lotniska Chopina w Warszawie, bo to jest zagwarantowane ustawą. Telekino, jak tam znaleźliście w tym bałaganie ten film z panem? Jest wszystko jest. To bardzo uprzejmie, proszę pokażcie, co nagrał premier, o czymś dzisiaj powiedział. Zobaczcie, jak Tusk oszukuje Polaków. Obiecał swoje słynne 3x15 w podatkach, zamiast tego podniósł Polakom stawki podatku VAT. Obiecał, że nie wyjedzie do Brukseli, a wyjechał. Obiecał ograniczenie długu publicznego, a dług za jego rządów wzrósł skokowo. Obiecywał elektrownię jądrową do 2020 roku, nawet nie wybrał lokalizacji. Obiecał dbać o seniorów i ludzi pracy, a radykalnie podwyższył im wiek emerytalny. Krótka lekcja dla pana Tuska. Prawo i Sprawiedliwość obiecało 13. emeryturę, a dzisiaj mamy nawet 14. Obiecaliśmy 500+, a mamy 800+. Zrealizowane. Mierzeja, tunel w Świnoujściu, Baltic Pipe, Via Carpatia i Via Baltica. Mamy to. Kompleksowa cyfryzacja państwa. Korzystają z niej miliony Polaków.
dla Tuska to nieosiągalna skuteczność. Jego rządy marnują potencjał Polski. Dlatego jest taki niebezpieczny. Oczywiście, że chciałem od razu zdementować i kategorycznie zaprzeczyć. Telekino nigdy nie miało i nie ma żadnego bałaganu. Chaos to jest taki stan, w którym każdy porządek jest możliwy. No, żeby nie było tam, że ja powiedziałem, że oni mają bałagan. A gdzie? Absolutnie. Proszę Państwa, Beata Szydło była dzisiaj w Półtusku. No i podczas tego spotkania z mieszkańcami Półtuska była premier, europoseł PiS-u, powiedziała między innymi, że można powiedzieć, że każde wybory są zdecydowaniem o tym, co będzie za rok, dwa, cztery, ale my dziś mówimy o innej perspektywie, o tym, co się będzie działo w następnych dziesięcioleciach, bo to, co dzieje się wokół nas, nie tylko w naszym kraju, ale też poza granicami, wojna na Ukrainie, pokazuje, że spokój i pokój, szczęśliwe życie może obrócić się w niwecz. Dlatego rząd musi być odpowiedzialny, musi stawiać na bezpieczeństwo ojczyzny, by każdy polski obywatel mógł się czuć bezpieczny. W Polsce jest potrzebny rząd, który będzie dbał o bezpieczeństwo Polaków, szczególnie w takim momencie, który jest niełatwy zarówno dla świata, Europy, ale i dla nas. My mówimy, że nie ma dziś ważniejszej kwestii niż bezpieczeństwo. Oni mówią dzisiaj dużo o tym, jak kochają Polskę, jakimi są patriotami. Nie wystarczy sobie przykleić papierowe serduszko do koszuli i mówić, że się jest patriotą. Ten, który sobie przykleił pierwszy to serduszko, był polskim premierem, był szefem Rady Europejskiej. Polska zaczęła być atakowana. Ktoś, kto podważa demokratyczny wybór Polaków, nie jest patriotą, jest zdrajcą. Możemy się różnić poglądami, na tym polega demokracja. Polacy wybierają tych, którzy ich zdaniem najlepiej reprezentują ich interesy. Jak się było polskim premierem kiedyś, to nawet jak się bardzo nie zgadzam z obecnie rządzącymi, to moim psim obowiązkiem jest bronić polskiego interesu do końca, szczególnie za granicą. My, jak widzicie, nie mamy tutaj przyklejonych serduszek z papierowych, ale mamy serca, które biją dla was i dla Polski. I szanowni państwo, jesteśmy ludźmi, którzy przeszli niejedno, którzy mają różne doświadczenia w polityce, ale byliśmy, jesteśmy i będziemy z wami, bo nie ma dobrego polityka i nigdy nie będzie dobrego rządu, jeśli ten rząd nie będzie z Polakami, nie będzie z ludźmi, nie będzie się spotykał i nie będzie słuchał. Na spotkaniach opozycji jest tylko jeden temat. Zaatakować PiS. Politycy PO mają tendencję, by mówić, że to nie jest polski rząd, to rząd PiS. Nie, drodzy państwo, to rząd wybrany w demokratycznych wyborach, Polakom służący. My mamy Polskę i Polaków w sercach, nie musimy przyklejać sobie papierowych serc, żeby to udowadniać. Ten gadżet, mam na myśli te papierowe serca, no to jest coś, co między innymi właśnie ma odwracać uwagę, co jest istotą tych wyborów. To, że oni serca do Polski nie mają i nigdy nie mieli. I nigdy tej Polski w sercu nie mieli. Bo dla nich ta polskość to jest, jak wiele razy o tym rozmawialiśmy, nienormalność i tyle. Proszę Państwa, mam takie wrażenie, może się mylę, ale tak mi się wydaje, że ludzie to głównie rozmawiają o tym, co się wydarzyło tam na tej kolei i o tej bakterii. No tak jak ja rozmawiam, a ja jestem stworzeniem dosyć gwarliwym z ludźmi, to oni głównie o to pytają i o tym chcą coś wiedzieć. To ich zaniepokoiło. No wiadomo, no, kolej to jest taka infrastruktura szczególnie wrażliwa na wszelkie akty sabotażu. Natomiast co do tej bakterii, no to strach się bać. Dzisiaj doszło do kolejnych przypadków użycia tego sygnału Radio Stop na kolei. Zdarzenia miały miejsce w województwie łódzkim, między innymi. Stanęły tam pociągi pasażerskie. Sprawą się już zajmują odpowiednie służby.
Do pierwszego incydentu doszło około godziny 5:30 w Gomunicach. Na blisko 4 minuty zatrzymały się pociągi pasażerskie. Kiedy sprawdzono, że nie ma żadnego zagrożenia, za zgodą dyżurnego ruch został przywrócony. O 5:52 kolejny sygnał radiostop odebrano w nastawni Łódź-Kaliska, ale tam nie doszło do zatrzymania składów. Dzisiaj sąd wydał zgodę na areszt tych dwóch dżentelmenów, których zatrzymano w Białymstoku. Oni są tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Dwie osoby usłyszały zarzuty prokuratorskie w związku ze śledztwem dotyczącym nieuprawnionego nadawania sygnałów radiostop. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. W poniedziałek wieczorem podlaska policja przyznała, że jednym z tych podejrzanych jest białostocki funkcjonariusz. Komendant Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wszczął postępowanie dyscyplinarne, wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności o zawieszeniu tego funkcjonariusza, któremu prokuratura przedstawiła te zarzuty. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn na antenie Radia Wnet powiedział, że destabilizowaniem państwa polskiego Rosja jest w tej chwili zainteresowana, ale to jest za mało, żeby uznać, że ta seria kolejowych incydentów wprost wynika z jakichś rosyjskich działań. Na razie nie mam takich informacji, które by pozwalały jednoznacznie stwierdzić, z jaką motywacją działań mamy do czynienia. Oczywiście można powiedzieć, że destabilizowanie państwa polskiego Rosja w tej chwili jest zainteresowana, ale to za mało, żeby uznać, że ta seria kolejowych incydentów wynika wprost z działań rosyjskich. Takich informacji na ten moment nie mamy. No cóż, no pierwsze osoby zostały zatrzymane. Prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo. Służby, jak rozumiem, też działają cały czas. No zobaczymy. Żaryn powiedział, że traktujemy tę sprawę jako coś, co wymaga wyjaśnienia pod kątem kontrwywiadowczym, ale podchodzimy też do tego zadania spokojnie, bazując na faktach. Mamy świadomość i wiedzę, że system łączności wykorzystywany na kolei był już w przeszłości destabilizowany czy wykorzystywany w sposób nieautoryzowany. Naszą rolą jest sprawdzenie, czy tutaj występuje jakiś czynnik skoordynowanej ingerencji, która ma na celu destabilizowanie państwa polskiego. Na ten moment nie mam żadnych informacji przesądzających, z czym mamy do czynienia. Nasze czynności muszą być kontynuowane. Tam generalnie ten cały system, to on jest mocno przestarzały i na pewno warto się temu przy okazji również przyjrzeć, czy by go nie wypadało zmienić na jakiś taki bardziej szczelny. Natomiast co do tej bakterii, to ona się również pojawiła w Niemczech. Tam Instytut Kocha, ten niemiecki Instytut Kocha wydał taki komunikat w tej sprawie, bo tyle jest tych przypadków zakażenia. Pan Leszek z Łodzi jest z nami. Kłaniam się, panie Leszku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, słucham. No powiedziałem już, gdybym ja był politykiem i rządził w Polsce, to bym tak samo postąpił z niektórymi politykami, jak w Rumunii z Ceaușescu. Słyszał mnie pan? Tak, słyszałem, proszę pana. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję. Rozumiem, radykalnie bardzo pan Leszek nastrojony, a to dopiero wtorek. A ta trudna w sporcie środa to będzie jutro, bo jutro dziewczyny siatkarki zagrają z tuczynkami o wszystko, bo jak przegrają, to odpadają z tych mistrzostw Europy. A jak wygrają, to się znajdą w strefie medalowej. Świątek zagra z Australijką, Savine. Ona z nią wygrała w Adelaide kiedyś. No, ale to jest nowy mecz, to jest tenis, to nie wiadomo. No jeszcze tego wszystkiego Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z tymi Duńczykami. Po tym jak zespołu 1-0. Nie, ja tak o tym wspominam, dlatego że jakby to wszystko się zakończyło katastrofą, nieszczęściem, no to dopiero naród będzie zradykalizowany. Gorzej niż pan Leszek z Łodzi. Dobrze, krótka przerwa, proszę państwa, i zaraz wracamy.